Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kamil Szkoradek przed KSW 80, witamy serdecznie. Siema, cześć, witam wszystkich. Słuchaj, no generalnie ja bym wrócił troszeczkę do tego Nowego Sącza i do tych emocji, które tam były. Widzę, że uśmiech się od razu pojawia, no bo nie dość, że był Robert i nie dość, że on wygrał, ty wygrałeś. Wszystko przebiegło po twojej myśli, po waszej myśli tak naprawdę. Jakie echa były tej gali, jak długo jeszcze nie mogłeś po walce zasnąć? Kurde, no szczerze mówiąc, to mógłbym o tym gadać i gadać. No tak jak mówię, cały czas się powtarzam, to było po prostu nie do opisania. Mówię ci, jak ja wracałem, jak ja szedłem, wiecie, na after, tam było w Bohemie, jak ja przychodziłem, wszyscy, wiecie, szarpali mnie, wiecie, no to niesamowite uczucie, no nie, wiecie, na dłuższą metę pewnie męczące, ale było super, naprawdę. No jeden dzień tak się poczuć, jak taka super gwiazda. Tak, wszyscy szarpią, to może być męczące. Super gwiazda, ale wiecie, jeden dzień to tam można przeboleć, jeszcze wiecie, wszyscy znajomi, ekstra sprawa, no nie do opisania uczucie. Natomiast czy to będzie jakiś szczęśliwy amulet, wierzycie to trochę w to z Robertem? No bo wiesz, zaraz wyjdzie na to, że będziecie chcieli walczyć tylko razem na kartach. Kurde, wiesz co, to jest ciekawy przypadek, co nie? Bo my nie walczyliśmy od bodajże wieczoru walk, bardzo, chyba z 2 lata temu ostatnio walczyliśmy na tej samej gali, więc bardzo ciekawe, że teraz 2 gale z rzędu, 2 gale KSW i walczymy na jednej karcie, także bardzo fajnie. No i tak jak mówisz, że prawdopodobnie to jest właśnie talizman i nic innego się nie spodziewam pojutrze, jak 2 wygrane waleczki w naszym wykonaniu. No to turbulencje ciebie nie ominęły? Nie masz najgorzej, bo Michał Michalski dalej nie wie, z kim się będzie bił, niestety taka sytuacja. Natomiast u ciebie zmiana też na ostatniej prostej. Patryk Chrobak wskakuje do tego pojedynku za Przemka Górnego. O Przemku Górnym jeszcze 2 słowa, nim przejdziemy do Patryka Chrobaka. On miał umówione 2 walki tydzień po tygodniu. To było dość zaskakujące, bo druga walka na gali gołej pięści, ale w formule MMA. Czy ty czułeś, że w którymś momencie coś się może wydarzyć, czy nie było w ogóle takich obaw? Znaczy, wiesz co, on tam widziałem, że wcześniej miał ogłoszoną tak walkę, więc pomyślałem, że po walce ze mną raczej to ciężko, żeby tydzień, bo chyba to było tydzień później, tak bodajże. Wydaje mi się, że raczej by tego nie zawalczył na wzgląd KSW, raczej by, no po prostu by wybrał KSW, no bo większa organizacja, tak mi się wydaje, że raczej by nie doszło do tej drugiej walki. Ale nie wiem, jak to było, nie wiem, nie chcę mówić za Przemka, ale nie sądzę, zwłaszcza, że teraz on doznał kontuzji, no to już nie ma o czym gadać w ogóle tak naprawdę. Sytuacja bardzo dynamiczna. My dowiedzieliśmy się tego samego dnia co ty, czy ty wiedziałeś troszeczkę wcześniej o zmianie rywala? Wiesz co, mi się wydaje, że ja to się w ogóle ostatni dowiedziałem o zmianie rywala. Wiesz, ja byłem, już dostałem tam parę wiadomości od kolegów, że jak podobno ktoś wypadł, czy ty, czy ja wypadłem, czy właśnie Przemek. Ja, wiesz, dziwiłem, no nie, myślę, że jak wypadł, kto wypadł, no nie. No i dopiero w niedzielę wieczorem ostatnio się dowiedziałem, że faktycznie, że Przemek wypadł i... Bo jeszcze gadaliśmy w piątek o catchweightie, że bym się zgodził, czy się zgodzę na catchweight 6-3, bo tam jakieś problemy z wagą były u Przemka. Więc także ja się chyba ostatni dowiedziałem o tej walce. Troszkę się owkurzałem, ale no to... Wkurzające mówisz, tak? Taka no troszeczkę się odnerwowałem, no wiadomo, wiecie, jak to jest, czy zbija się wagę, no to wszystko cię bardziej drażni. No ale z dwojga złego, no to fajnie, że Patryk wziął tą walkę i że to wszystko się odbędzie, no nie? No właśnie, jedna rzecz, o której warto powiedzieć, wydaje mi się, że masz większe wyzwanie. Wiadomo, Patryk nie jest po pewnym obozie przygotowawczym, czy na pewno działa na twój plus, natomiast no, pamiętamy wszyscy jego walkę i ty też już ją nadrobiłeś, albo może ją pamiętasz, z Pawłem Polityłą, który no, jest generalnie no, jednym z najmocniejszych zawodników tej kategorii wagowej w KSW. No i oni dali bardzo mocny pojedynek, tam miał oczywiście ciężko Patryk, ale też stawiał warunki Pawłowi i wydaje mi się, że tak naprawdę dostałeś wyzwanie chyba większe. Tak, ale wiesz co, to już były tyle zmian rywali, że już się nawet nie zastanawiałem. Wiedziałem po prostu, że jestem pewny swoich umiejętności, wiem na co mnie stać, wiem, że jestem, że to ja będę topem w tej kategorii w przyszłości i, no i nie boję się jakoś wyzwań. Patryk jest bardzo dobry, bardzo dobrym stójkowiczem. Nie wiem jak właśnie on zapasy i parter, ale myślę, że w tej płaszczyźnie właśnie to będzie moja dominacja. A kto tam jeszcze się przewinął pomiędzy Przemkiem a Patrykiem? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, William, jakiś Francuz, nie pamiętam dokładnie nazwiska, nie chcę teraz przekręcić, ale jeszcze tam się pojawił taka jedna propozycja. Ale my go zaakceptowaliśmy oczywiście od strzała, ale tam chyba pewnie obejrzał moje walki, już się rano nie zgodził na walkę ze mną, także został Patryk Chrobak, za co oczywiście mu bardzo dziękuję, bo... No bo bez tego by się ta walka nie odbyła i nie miałbym szansy pokazać, jakim jestem kozakiem, nie? Tego się nie spodziewałem akurat. Ale trzeba czasami podgrzać atmosferkę, nie? Bardzo dobrze, słuchaj, w takim razie no, ty jesteś pewny swoich umiejętności, natomiast no, Patryk tutaj nie przyjedzie po wypłatę, tak coś czuję, no, z charakternym chłopem. Po wypłatę pewnie też. Ale... To przy okazji, wiadomo jak to przy shortnosti, czasami można dostać troszeczkę też więcej. Jak spodziewasz się innego zupełnie pojedynku, innego przebiegu tego pojedynku? Wiesz co, na pewno na moją korzyść będzie grała kondycja, no bo tak jak mówisz, Patryk nie miał pełnego okresu przygotowawczego, więc to na pewno będzie na moją korzyść. No, wiesz, nastawiam się na bitkę 3-rundową.
Ale tak jak mówię, jestem pewny swoich umiejętności. Oczywiście nie lekceważę Patryka, jest to niebezpieczny striker i niebezpieczny zawodnik cały czas. Tak jak mówisz, że z Pawłem Politeą bardzo dobrą walkę dali. Ale jestem generalnie, mówię, że jestem w sztosie. Myślę, że to jest życiówka po prostu mojej formy i że wszystko zobaczycie 17 marca. Mówisz o tej kondycji, która tutaj gdzieś tam może odegrać rzeczywiście bardzo istotną rolę. Tobie chyba nigdy tak specjalnie nie można odmówić tych braków kondycyjnych. No, to jest dobrze. Ogólnie, jeśli chodzi o, wiadomo, nie miałem nigdy okazji takich dłuższych pojedynków, ale raczej nie narzekam. To jest nitka kategoria. Generalnie mam siły na 3 rundy całego, wiecie, tej siły ściskania, młócki. Myślę, że to nie będzie wy musicie wybaczyć, bo już brak węgli to już się odzywa, że nie będzie problemu raczej kondycyjnie na pełnym dystansie 15 minut. Tak się zastanawiałem, czy miałeś problem w tych ostatnich dniach, żeby dobrać kogoś stylistycznie podobnego, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, ale przecież ty z Robertem Ruchało trenujesz tyle czasu, że no masz niemalże identycznego rywala. No nie, mi się wydaje, że tam różnica może być dosłownie paru centymetrów. No generalnie to, co oglądałem u Patryka, to jestem... Od zawsze jestem na to przygotowany. Tak naprawdę mam tego Roberta i mam też takiego Juliana, taki Julian Sudo ze mną trenuje. To oni są właśnie tacy elektryczni, kopią, biją mocno. To generalnie na takie zawodnika jestem przygotowany. A do Patryku dowiedziałem się też w Fight Weeku, no to tam też nie jakoś specjalnie się przygotowałem Patryka. Bardziej pozmieniałem po prostu game plan z Przemka na Patryka. No, generalnie to tyle zmian. I tak to jestem tak samo nastawiony. Wiem, że jestem pewny siebie i idę po zwycięstwo. A już po zwycięstwo i bonus, czy zwycięstwo jest celem nadrzędnym? Pytam, czy to będzie tak zwany klasyczny szkara, czyli skróci dystans do spodu, czy dasz mu trochę szansy w stójce? Wiesz co, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jak będę się fajnie czuł, może tam popróbuję coś tam, wiadomo, więcej pokazać, ale nie śpieszy mi się do tego. I wiadomo, im mniej rywale widzą, no to tym lepiej. No nie, na przyszłość mniej materiału do analizy, prawda? Więc no, jak będzie okazja skleić, oczywiście kleję, kończę to w parterze. Jeśli będzie trzeba się bić w stójce, będę gotowy się bić w stójce. No ostatnio Derrick Lewis nie dał materiału do analizy, nie wyprowadził żadnego ciosu przez całą walkę. No właśnie tak, jak potoczy się tak walka, też nie będę zawiedziony, ale wiecie, no w parterze mają coś tam pod highlight bym chciał zrobić, na pewno. Jak będzie tylko okazja, no to czemu nie, prawda? Czy pod bonusi, jakieś pod danko może, jakieś ubicie ciosami, kto wie, no nie? Ostatnio Mamet Khalidow w grudniu podniósł temat bonusów. Jak ktoś nie wiedział, ile wynoszą, to już wie. Jak ty oceniasz? To faktycznie powinna ta stawka troszeczkę wzrosnąć, bo to kwota za bonus jest niższa niż najniższa stawka w KSW, więc no nie ma to trochę, no jakby to się nie klei z tym, co jest w organizacjach zagranicznych. Wiesz co, ja to nie patrzę na ten moment, w sensie w tym momencie nie, jestem młody, nie patrzę aż tak na zarobki, patrzę raczej na wyzwania sportowe, no i tak jak mówię, no cieszę się, że jestem w KSW i że mogę, że tyle ludzi może zobaczyć po prostu moje umiejętności, tak troszeczkę mówię, mam troszeczkę to parcie na szkło, bardzo lubię, jak ludzie mi kibicują, jak mnie wspierają, także no teraz się tam i ta kasa nie liczy, ale bonusi, tak jak mówię, no fajnie byłoby no, ze względu na show, no nie, zdobyć, a tak to nie patrzę na to tak. No na końcu zapytałem w takim razie, Kamil, ciebie o Roberta, no bo main event, walka o pas tymczasowy, perspektywy na walkę być może z Saladinem nawet, no więc jego kariera pędzi w zastraszającym tempie. Jak ty to wszystko obserwujesz z boku, myślisz, że to jest zawodnik gotowy nie tylko już na Loma Alijewskiego, ale też na każdego zawodnika w swojej kategorii w KSW? Wiesz co, ja myślę, że jak Robert nie zrobi nic głupiego, to nie ma takiego gościa w KSW, który go pokona. Wy widzicie tylko Roberta za ekranem, a ja widzę, co on odpierdziela na treningu. Wy nie widzicie na przykład jego stójki, on nie pokazuje w ogóle stójki, a na sali on jest takim kotem stójkowym, wszystkich potrafi rozbić. Naprawdę, to jest po prostu nie do opisania, co on robi na sali, a to co pokazuje w klatce, także... A ile my procent Roberta widzieliśmy do tej pory? No myślę, że z 50%, naprawdę. Jeśli chodzi o stójkę, to niewiele. Kopnięcia. Boksu kompletnie nie pokazał, a ma bardzo świetny boks. Ciekawe, czy teraz czutkę. Do analizy rzeczywiście daje. Wiecie co, wydaje mi się, że Robert jest takim gościem, że pokazuje tyle, ile musi. No nie? Jeśli będzie, myślę, że na przykład walka z Saladinem byłaby spoko, żeby się odblokował ta w końcu. Tylko jak będzie przeciwnik więcej po prostu wymagał, no wtedy Robert więcej daje z siebie i to tak to działa. No zapytajcie, kogo chcecie w Grappling Kraków. Każdy potwierdzi zamkniętymi oczami moje i związanymi rękami moje słowa, że Robert jest kotem wszędzie. Naprawdę jest wszędzie kotem. I że jak ma przegrać, to nie wiem, na pewno nie w KSW. No dobrze to brzmi, jak to mówisz i tym bardziej napędza nas na piątek. Jeśli oczywiście nie popełni żadnej głupoty tej nocy. Jeśli będzie pracował tak, jak pracuje, całkiem nie popełni żadnego błędu, bo wiadomo, Lomali jest doświadczonym zawodnikiem i to jest też nie przelewki.
Ale mówię, jeśli nie popełni żadnego głupiego błędu, będzie zachował się tak jak na sali, to nie ma takiego gościa na niego w KSW. No wiesz o nim wszystko, jesteś ekspertem od Roberta Ruchały, natomiast nie mogę cię o jedną rzecz zapytać, bo ostatni weekend dał do myślenia wielu fanom MMA i chciałbym cię też o to zapytać, no bo ta walka, nikt nie spodziewał się, że main event UFC będzie w ten sposób wyglądał, Merad wali, czyli wchodzi i... No niech sobie dominuje, no to tak naprawdę dominuje Petra Jana, co jeszcze dwa lata temu wydawało się nie do pomyślenia. Wiesz co, jeśli chodzi o to UFC, ja tak oglądałem przebitki, nie zdążyłem sobie obejrzeć tego Petra Jana, ale wiem, że podobno miał uszkodzoną też nogę do tej walki Petr Jan i on nie był w ogóle mobilny w tej walce i ten właśnie Gruzin świetnie tam z myłkami poobalenia go tam. Ja tam widziałem tylko przebitki, nie oglądałem tej walki, też tak nie chcę wypowiadać, ale że bardzo dobrze właśnie Petra Jana tymi zmyłkami właśnie porobił i tym, że właśnie, że nie był mobilny w ogóle Petr Jan. Czyli tydzień przed walką nie zarywasz nocy na UFC, dobra informacja. No nie, no teraz nie. Wiadomo, między walkami jestem wielkim fanem, zawsze wstaję rano, wiesz, czy przed trening mam na 10, ja zawsze wstaję i obczajam te najlepsze walki, przynajmniej gdzieś obejrzę w internecie, czy wiadomo, zdarzy się zarwać, ale oczywiście w przygotowaniu no to ciężko raczej. Skupiam się teraz, poprawiłem dużo właśnie ze snem, właśnie skupiam się na śnie, w sensie, że zadbać o tę regenerację i czuję teraz, i zobaczycie zresztą efekty tego wszystkiego profesjonalnego podejścia. No to czekamy. Czekamy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam wszystkich.